Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał milion dwieście tysięcy złotych dodatkowych środków z rezerwy funduszu pracy. Środki te zostaną przeznaczone na konkretne działania. I przede wszystkim osób niepełnosprawnych i opiekunów tych osób. Otrzymaliśmy środki dla osób powyżej 50 roku życia i otrzymaliśmy środki z rezerwy dla programów w związku z wysokim bezrobociem. A takie u nas nadal jest, bo stopa bezrobocia to jest powyżej 10,1%. 10%. Tutaj nastąpił lekki wzrost w porównaniu chociażby z rokiem ubiegłym. W dalszym ciągu do końca roku będzie można składać wnioski np. o prace interwencyjne, ale nie tylko nadal będziemy mogli składać wnioski o roboty publiczne jeżeli chodzi o działania gmin i innych jednostek gminnych będziemy nadal jeszcze mogli składać wnioski o szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych więcej informacji znajduje się na stronie powiatowego urzędu pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim